niestety wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej spowodował, że musimy działać tu i teraz. Oprócz tych dyskusji, które się toczą i toczyć się będą, musimy dziś zastanowić się, w jaki sposób tu i teraz, jak najszybciej, pomóc kobietom, które zostały przez ten wyrok skrzywdzone. Wiemy o tym, że już teraz coraz więcej kobiet zostaje odprawionych z kwitkiem ze szpitali, które zostały jeszcze przy opublikowaniu wyroku skierowane na legalną aborcję z powodu śmiertelnych stanów płodu. Te kobiety i wszystkie te, które wciąż jeszcze zajdą, zostały zostawione same sobie. A wraz z nimi zostali porzuceni lekarze, którzy będą teraz stawać przed dylematem, czy pomóc kobietom i narazić się w ten sposób na konsekwencje karne, czy złamać swoją przysięgę Hipokratesa. I to są dylematy, przed którymi nie powinniśmy stawiać nikogo. To są sytuacje, w których nie powinniśmy zostawiać samych ani kobiet, ani lekarzy. Dlatego dzisiaj mówimy jasno. To, co leży na stole, to, co jesteśmy w stanie zrobić dla kobiet i dla wszystkich, którzy chcą je wesprzeć, to uchwalić ustawę ratunkową Lewicy. Jest to ustawa, która dekryminalizuje pomoc przy aborcji. Jest to ustawa, która tu i teraz jest w stanie pomóc lekarzom i kobietom i jest w stanie ich wesprzeć. Dzięki tej ustawie nikt nie będzie musiał się obawiać kary więzienia za to, że będzie chciał kobietom pomóc. Że będzie chciał pomóc tym, które przyjdą do lekarza czy lekarki z śmiertelną, dramatyczną wadą płodu. Żeby ta decyzja rzeczywiście mogła należeć do lekarza i do jego pacjentki i do nikogo więcej, ale przede wszystkim oczywiście do kogoś. Wzywamy więc dzisiaj do tego, żeby o tej ustawie przede wszystkim rozmawiać, żeby rozmawiać o tym, co możemy zrobić, żeby ta ustawa została przyjęta i żeby mogła rzeczywiście choć w niewielkim stopniu złagodzić efekty wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Poczekaj, Agnieszka Ćmielik. Prawo antyaborcyjne w Polsce wymaga głębokich, daleko idących zmian. Znaczna część tych zmian wymaga jednak czasu i zmian wkładu sił na scenie politycznej. Nie możemy jednak zamykać oczu na to, że dramaty kobiet i dramaty lekarzy dzieją się tu i teraz w Polsce 2021 roku. Dlatego musimy działać i szukać takich rozwiązań, które możliwe będą do podjęcia właśnie tutaj i właśnie teraz. Zwracam się w imieniu posłów i posłanek klubu Lewicy z apelem do wszystkich parlamentarzystek i wszystkich parlamentarzystów klubów opozycyjnych. Zjednoczmy się. Zjednoczmy się nie przeciwko komuś, ale dla kogoś. Zjednoczmy się wokół wsparcia i pomocy kobietom, które dziś czekają na zabieg legalnej aborcji ze względu na śmiertelne, nieodwracalne wady płodu. Zjednoczmy się wokół wsparcia i pomocy dla lekarzy, którzy stają dzisiaj przed wyborem odmowy pomocy pacjentce albo odpowiedzialności karnej i więzienia. Zjednoczmy się dla kobiet, dla których często wychodzimy na ulicę. Zwracam się przede wszystkim do tych posłów i do tych posłanek opozycji, z którymi spotykamy się na ulicach polskich miast, z którymi pomagamy osobom zatrzymanym, z którymi jeździmy w komisariatach i staramy się udzielić im pomocy prawnej. Od wielu miesięcy wspólnie i nie oglądając się na przynależność partyjną, klubową, na poglądy polityczne, pokazujemy, że potrafimy ze sobą współpracować. Dziś jest czas, żeby pokazać, że ta współpraca możliwa jest także w Sejmie. Dziś jest czas, żeby pokazać, że także w Sejmie potrafimy wznieść się ponad podziały polityczne, ponad różnice między klubami i wspólnie usiąść do stołu i porozmawiać o tym, co zrobić, żeby naprawdę żadna kobieta nie szła w Polsce sama. Dlatego zapraszamy wszystkich parlamentarzystów i wszystkie parlamentarzystki, niezależnie od pełnionych funkcji, niezależnie od przynależności partyjnej, na spotkanie. Na spotkanie, które odbędzie się 5 lutego, czyli już w najbliższy piątek. Podczas tego spotkania chcemy z wami wspólnie rozmawiać o tym, co można zrobić nie za 3 lata, nie po wyborach, tylko tu i teraz. Chcemy rozmawiać o ustawie ratunkowej Lewicy, ale także o waszych propozycjach na wyjście z obecnego kryzysu. Ta rozmowa musi zostać podjęta natychmiast. Nie możemy czekać do wyborów, nie możemy czekać do 2023 roku. Zjednoczyć się wokół pomocy kobietom, wokół ratunku dla lekarzy. Trzeba tu i teraz. Liczymy na waszą pozytywną odpowiedź, liczymy na waszą obecność. Bardzo serdecznie zapraszamy. Już najbliższy piątek, bo nie ma czasu do stracenia. Ja natomiast zwracam się do posłów i posłanek Zjednoczonej Prawicy.
Wiem, że wielu z Was gryzie sumienie, że wiecie, że ci, którzy się pod tym podpisali, zrobiliście błąd. Wiemy to z oświadczeń paru takich parlamentarzystów. Mówi to pan poseł Sośnierz czy pani posłanka Srok. Teraz jest za późno, żeby wycofać ten błąd. Nie będę się złośliwiać, zamknijmy ten temat, może trzeba było pomyśleć wcześniej, ale jest droga wyjścia z tej sytuacji. Apeluję do prawicy, do rozsądnej prawicy. Wierzę, że gdzieś to sumienie spowoduje, że staniecie razem z nami, że będziecie chcieli rozwiązać tę sytuację, bo nie jest to dobre dla kraju, nie jest to dobre dla Polek, nie jest to dobre dla nikogo. Takie zaostrzenie przepisów, które miało miejsce z powodu tak zwanego konstytucyjnego. Dobrze to wiecie. Dobrze to wiecie, że staliśmy się jednym z naprawdę niewielu krajów na świecie, które mają tak drastyczne przepisy. Ale możemy z tego wyjść wspólnie. Wiemy, że żeby przegłosować jakąkolwiek ustawę w Sejmie, potrzebna jest większość. Dlatego Lewica apeluje także do prawicy. Idźcie po rozum do głowy. Pomóżcie kobietom. Tu i teraz, w tym momencie. Nie można czekać. Zapraszamy Was na to spotkanie w piątek. Poprzyjcie ustawę przez nas zaproponowaną, ustawę referendumową, lub zgłoście własne propozycje. Chcemy o tym rozmawiać. Chcemy, żeby można było pomóc kobietom. Dlatego ten projekt nie jest projektem ani ideologicznym, ani w jakikolwiek sposób kontrowersyjnym. Jest projektem, który nawet prawica może poprzeć. O to apelujemy i zapraszamy na spotkanie w piątek. Dziękuję bardzo. Czy mamy projekt? To jest ostatnio projekt ustawy, który przywraca dotychczasowy stan prawny. Bardzo serdecznie zapraszamy także przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego na piątkowe spotkanie. Porozmawiamy o wszystkich propozycjach, takich, które da się niezwłocznie podjąć i które da się niezwłocznie wdrożyć bez oczekiwania na zmianę układu sił politycznych. Zdanie Lewicy w tej sprawie jest jasne. Naszym zdaniem powrotu do pseudokompromisu nie ma. Pokazał to jasno Trybunał Julii Przyłębskiej. Nie ma na to woli ze strony Zjednoczonej Prawicy. A kobiety debatujące na ulicach, pokazujące na ulicach, jakie tego potrzebują, jeżeli chodzi o zmianę prawa aborcyjnego, także jednoznacznie mówią, że nie chcą powrotu do bardzo restrykcyjnego prawa. Ale rozmawiajmy o każdej propozycji, która jest możliwa do podjęcia tu i teraz w 2021 roku w Polsce. Miejmy świadomość tego, że te dramaty dzieją się teraz. Niezależnie od tego, jakie to ma pomysły na długofalowe działania, musimy naprawdę przede wszystkim mieć na celu i na względzie dobro kobiet, które teraz zachodzą w ciąży, które teraz dostają diagnozę różną chorobą śmierci dla swoich dzieci i które w tej chwili pozostawione są same. Więc apelujemy o to, żeby skupić się na tym, co możemy rzeczywiście zrobić w tej chwili.